koszmar. Poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, w poprzednim odcinku poszliśmy wraz z portrecistą, aby pozować dla niego, aby namalował nasz obraz. Przy okazji spotkaliśmy Nekery, Gryfa i było ciekawie. Natomiast portrecista namalował zupełnie coś innego niż się spodziewaliśmy. Także, moi drodzy, no cóż, kupiliśmy od niego ten obraz, żebyśmy to my mieli kontrolę nad tym, kto go ogląda. A teraz, moi drodzy, co nas czeka teraz? Sprawdzimy, czy mamy jeszcze jakieś zadania poboczne, bo jeżeli nie, to będziemy musieli przejść do upragnionego przez wszystkich turnieja Gwinta. Tak więc, moi drodzy, lećmy, sprawdźmy. Jeżeli tylko wam się spodoba, wiecie co robić, nie? Łapka w górę, piszcie komentarze, komentarze są wasze. I jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju. Dlatego zachęcam i dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. Moi drodzy, no to co? Patrzymy na kolejne zadanie. No, wygląda na to, że chyba Gwint już nam tylko został. Spójrzmy jeszcze. Chyba nie, no już żadnych wykrzykników nie widzę. Chyba, że są zadania, których jeszcze nie odkryliśmy. Ale tak, nie widzę żadnych... ani żadnych nie widać wykrzykników, ani nie widać również, moi drodzy, żadnych tablic ogłoszeniowych na żółto, żeby były jakieś ogłoszenia. Tak to wygląda. Dobra, jest trochę tych znaków zapytania do ogarnięcia, ale to już potem. Na spokojnie, moi drodzy. Dobra. No to nic, moi drodzy. Idziemy na turniej. Hurra! Wiem, wszyscy na to czekaliście. Nie mogliście się doczekać tego turnieju w Gwinta. Chyba najwspanialsze, co nas mogło spotkać w dniu dzisiejszym. Tu gdzieś jakieś schody na górę. O, masz rację. A tutaj. Nie taki Wiedźmin straszny, jak go malują. No właśnie, teraz to już mnie dosłownie namalowali. Zostało wolne miejsce dla osoby grającej z Kligę. Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Jestem Geralt z Rivii. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Ceres Ancreid, rzecz jasna. Heros Hemdal. Czcigodny druid Myszowór i wielu, wielu innych. Długo mógłbym opowiadać. Skąd pomysł, żeby opracować nową talię?
W Bokler wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta. Podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krain. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. Zmaganie żywiołów, odległe echo pierwotnego chaosu. To zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Mam pytanie. Czy mogę przystąpić do turnieju? Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Nie ma problemu. Zagramy tymi kartami. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie. Więc wolą pozostać przy swoich starych, wypróbowanych taliach. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie. I wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się godnie? Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Rzeczywiście niebrzydkie. Ładnie prezentowałyby się w domu na kredensie. No dobra, no to gramy. Zgoda. Zagram tą nową frakcją. Bardzo miło mi to słyszeć. To mój szczęśliwy dzień. Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuję jedynie podstawową talią Skellige, ponieważ mój brat rozdał lub przegrał wiele kluczowych kart. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na turnieju tymi kartami. Można temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać od nich brakujące karty. To zresztą będzie dobry trening przed turniejem. A oto karty, które mi zostały. Weź je proszę. Resztę zostawię dla siebie, bo też zamierzam grać tą frakcją. Kiedy jest ci takie straszydło. No dobra, moi drodzy. O ja pierdziele. O ja pierdziele. Ile my tego tutaj mamy. Księżna Pani, słonko nasze ukochane. Niech żyje Bal. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedzcie, pijcie i radujcie się. Tako rzecze lebioda. Niech żyje Bal. O, mrówka życzę. Cześć, czołem. Dobra, czyli tutaj jednak nie. Myślałem, że może tu jest jedna z tych kart, że gdzieś leży, ale jednak nie. Dobra, może my się udajmy. Nie, no gdzieś tu jest, ale gdzie? Jedzcie, pijcie i radujcie. Jaki błąd tu jest, zobacz, jakiej do góry. Dzień dobry. Do góry ma spódnicę, ale jaja. O, teraz dopiero. Nie pomoże. Zastanów się, zanim powiesz coś głupiego. Ani się nie denerwuje, o. Niech żyje Bal. Zanim wejdziesz głębiej, wytrzyj buciory. Przy jedzeniu nie mlaskaj, używaj sztućców. W zębach nożami nie dłub. Słucham? Oj, żartuję sobie, widzę, żeś człek bywały. Witaj w barzanciarni, najlepszej oberży w całym księstwie. Dobra, najpierw niech pokażę, co ma. Co tam dziś takiego serwujecie, co? A jak już będę wiedział, co ona ma.
A czego nie ma? Proszę, proszę, same karty do gwinta. Biorę wszystkie. Skellige tutaj też ma gdzieś? Nie, chyba nie. Ale potworów ile ma. Bożęciu, drogi kobito. I to tanio te karty sprzedaję. Biorę wszystkie. Wszystkie bierzemy, przydadzą się. O, no i tyle w temacie. Trochę żeśmy się wzbogacili o karty. A teraz to mogę z nią zagrać, nie? Wiem, że jesteś zajęta, ale może partyjka gwinta? Jedźcie, pijcie i radujcie się! Tako rzeczę lebioda! Dobra, pokażcie mi tu potwory. Te takie słabsze to my sobie wyrzucimy, nie? Tak sobie myślę. Czy te pogodowe będą nam potrzebne? Dobra, zagrajmy tym, co mamy. Nie, no jak poddać? Nigdy w życiu. Dobra, rozpoczynajmy. Pierdziele, po co mi tyle tego? Mój ruch gula, proszę. Pewnie nic nie mam. Oho. Orczy kawki, no to co? O, może być. Ona też gra potworami. Nieładnie. Powiedziałbym nawet, że bardzo nieładnie. Dobra. Co ty przyciągniesz? A, wilkołaka. I to chyba jest dobry moment, żeby spasować. Tak mi się wydaje. O, szpiega mnie wrzuciła. To ci dopiero. No. Co tu daje? Wsparcie ogniowe. Niszczy najsilniejszą jednostkę dalekiego zasięgu twojego przeciwnika. Jeśli suma siły jednostek dalekiego zasięgu wynosi 10 lub więcej. To jeszcze nie.
Przeciwnik spasował. Dobra, zobaczmy, co tu jest. No i ładnie. Teraz my powinniśmy chyba zaczynać, nie? Jak dobrze pamiętam. Dobra. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Cokolwiek przeciwnik nie zrobił, to my i tak mamy przesrane. Pan robi dowolną kartę pogody ze swojej talii, natychmiast ją zagraj. Patrz, udało się. Ale jaja, no i dziękuję. A już myślałem, że przegrałem. Już myślałem, że przegrałem. Dobrze, mamy kasiorę, mamy... Jeszcze spójrzmy sobie. O, jest Skellige. Co my tu mamy za karcioszki? Ciri. Co to jest? Wywołuje transformację wszystkich kart w rzędzie, które posiadają tryb berserka. O, fajne. To może być fajne. To bierzemy, bierzemy. Dobra, na początek bierzemy wszystkie, a później będziemy się zastanawiać, które wyrzucić. No to teraz, moi drodzy, kolejnego musimy znaleźć przeciwnika. To jak wiemy, to wszystko jest to dosyć blisko, ale jeżeli będę miał robić wszystkie nagrywki z tych oto, moi drodzy, rozgrywek, to trochę czasu nam zejdzie, nie powiem. Oho, Wiedźmin! Wreszcie jakiś poważny klient. Mówcie, czego wam trzeba, kapryfolium płatków Ginati. Najpierw niech pokaże, co ma, bo jak ma jakieś karty, to kupimy. Nie ma pan kart żadnych na sprzedaż? No nie. Skoro tak, zapytajmy go, jaki dzień interes. Jaki dzień interes? Pieniądze dobre, ale między nami mówiąc, usknąć z nudów można. Klienci chcą ciągle tego samego. Mężczyźni wody brzozowej. A kobiety takich perfum, jakich w danym sezonie używa księżna Anarietta. Nawet nie muszą się odzywać. Żeby ktoś mi tak zlecił uważenie trucizny. Ech. Dobra, kwota jak zwykle najwyższa. Masz ochotę na partię gwinta? Dobra, i którą talią by tu zagrać? Hmm.
Jest tyle. O proszę, nawet jakiś potwór się znalazł. Lugos siny, Lugos szalony, Hjalmar. Nie, wiecie co? Zagrajmy potworami. Myślę, że zagranie potworami nie będzie wcale głupie. Tylko tak, gargule dzwon. Tu musimy zrobić po prostu porządki. Musimy zrobić porządki. Morowa dziewica, czarownica. Żywiołak ziemi mnie korci, żeby go wywalić. To wywalimy. I tych kart pozbędziemy się całkowicie. O. Dobra. I to chyba będzie lepsze. Znaczy tego gula jeszcze się pozbędę, bo nie mamy nic, co by ten gul miał przyciągnąć. Dobra. I teraz możemy grać. Trzeba przyjrzeć, żebym gafy nie popełnił, bo po co mi karty, które inna karta może potem przyciągnąć, nie? Odwymyślił. No dobrze, no skoro tak żeś sobie to wymyślił, to niech będzie pyk. O, on gra Skellige. Proszę, proszę. Nekeri. Przeciwnik spasował. Czemu tak nieładnie? Dobra, ja też spasuję, bo ja nie chcę wyrzucić teraz żadnej karty. Tym bardziej, że wszystkie mam takie... takie ciekawsze na przyszłość. Dobra, pasujemy, trudno. Borczykawki my tutaj, dobra. Czy my tu mamy coś ciekawego? To morowa dziewica, ale... nie, jeszcze nie. Dobrze, zróbmy w ten sposób. Ojoj. Tak, bo to wampiry, ale się tego nie spodziewałem. Nie spodziewałem, że dwie karty naraz mi stali wyjdą. Kurde, chyba mogę spasować. Też pewności nie mam. Dobra, trudno, ryzykujemy. Pas. Zobaczymy, czy dobije, czy nie. Hmm.
No i proszę, i nie udało mu się nic zrobić. Wygraliśmy. Jest super, podoba mi się. Przeciwnik spasował. To patrz, ja wyrzucę wszystko, co mam na ciebie. Ciekawe, czy wyciągnę? Nie wyciągnę. No, i taka to różnica. Dziękujemy. Lekki drakar, pokaż mi to. Dolia do gwinte. Ligę, coś jest to lekki drakar, aha. No dobra. No to lecimy dalej. Moi drodzy, jeśli chodzi o odcinki ze Skellige, myślę, że tu będziemy robili dłuższe. Te odcinki będziemy robili dłuższe niż normalnie. Nie ma to tamto. Witajcie, rycerzu. Tam jesteś, rycerz. Może zagramy w gwintę? Może zagramy, może nie zagramy. Dawaj mnie, potwory. Czy jest coś jeszcze, co bym chciał wyrzucić z tej talii? Dobra, lecimy. Nie ma co. A, czyli ja zaczynam jako pierwszy. Dobrze. Dobrze, dobrze. No, ładnie. Nie powiem, nie jest najgorzej. Możemy śmiało zacząć. Ej. Ej, niedobrze. No trudno. Trudno, trudno, trudno. Tu mamy wampiry, tu mamy robale, tu mamy nekery, tu mamy gantera. Dobra, dawaj cię gantera. Nekery, proszę. O, szpiega. Mamy szpiega. Robale, proszę. Oho, kolejnego szpiega. Pięknie, pięknie. Dobrze. Albo nie dobrze, zróbmy tak. Przeciwnik spasował, no mi też nic innego nie pozostaje. Wygraliśmy tę rundę, ale on ma teraz o ile więcej kart i tu jest problem, nie? Że on gra akurat taką talią, która nie może przyzywać kolejnych, tak jak my tutaj to mamy. Dobra, mój ruch, to mój ruch, dobrze. No i co teraz? Aha.
No niestety. Babcia też poleci. Oho. Można i tak. Obawiam się, że możemy mieć tutaj problem z wygraną. A wręcz powiedziałbym, że nie mamy szans. W ogóle nie mamy szans, niepotrzebnie to wystawiłem. Dobra, spasujmy, ale to nic nam nie da. Przegrana wisi w powietrzu. Niestety, niestety, tutaj szału nie będzie. My to już wiemy. Aha, dzięki zdolności zamiast remisu był ten. Ale dupa. No nic, no trzeba z nim grać jeszcze raz. Może zagramy. Może zagramy. No nic, trudno, nie ułożyło nam się. Może my was też wywalimy stąd. Tak sobie myślę. Dobra. I lecimy. O ja pierdziele, wszystkie mi się w jednej ręce mi się złożyły. O to chodziło, żeby nie mieć dwóch wampirów. Dobra. Ale za to mam dwa robale. Pięknie. Dobra, dawaj dziada. My tu mamy coś, czym chcielibyśmy zagrać? Chyba nie nawet. To nie ma sensu. To nie ma sensu, zdecydowanie. Pasujemy. Pasujemy. Myślałem. Tak myślałem, że to zrobi. No nic. Kart i tak ma mniej niż my, ale musimy to wykorzystać w jakiś sposób. Teraz musimy po prostu polecieć na ilość. O. Dobra, dobra, dobra. Porczykawki, niestety to tego nie rozwalimy. Dobra, Wesemir leć. Okay.
Najsilniejszą jednostkę, jeśli suma się jednostek starcia wynosi 10 lub więcej. Dobra, to jeszcze za słabe, to nie ma co. A jeszcze za słabe. Nekery. I przeciwnik spasował. Co mnie wcale nie dziwi. Ale coś muszę wrzucić. Coś muszę wrzucić, nie wiem co. Dobra, bor, trudno. Tak musimy zrobić. No i teraz możemy pasować. I teraz chwila prawdy. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Czy w ogóle coś nam wyjdzie. Zaryzykuję jednak z tym szpiegiem. Zaryzykuję. Zobaczymy, co nam to da. A dało. A dało. Nie. Od sobie przywrócił. No dobra. To jest dobry ruch. A ten ruch jest jeszcze lepszy. No zobaczymy, czy uda się wygrać. Pewności nie ma oczywiście. No i koniec, panie przeciwniku. Niestety, ale sromotnie żeś pan w dupę dostał. 55 do 110. Dziękuję. No. To mi pasuje. Król Bran, proszę. Zobaczmy na tę kartę. Beligę, gdzie jest Król Bran? Chyba, że my już tutaj mieliśmy go. Nie, nie ma. Aha, dobra, bo to musi najpierw zniknąć. Dopóki jest komunikat, to my tej karty jeszcze nie mamy, nie? Czy tu chodzi o... A tu Król Bran, tak. Oho, ciekawe, dobra. Lecimy dalej. Następny przeciwnik, proszę. Pierdziele, to są jakieś sklepy, o których my nawet nie wiedzieliśmy. Wcześniej o warsztat krawiecki, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Sakryble, co za styl. No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra, dobra, tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu.
Dobra, niech pokaże co ma, bo może gdzieś między ciuchami znajdą się te... Znajdą się karty do Gwinta. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Nie, nic ciekawego tu nie widzimy. Są ciuszki, fatałaszki, maski. Aha, ale nie. Dobra, dziękuję, ale nie. No to Gwint. Masz ochotę na partię Gwinta? No i dobra, moi drodzy, w związku z powyższym... zagramy partami z Kelligę, bo musimy się w ogóle nauczyć nimi grać, żeby wziąć udział w tym turnieju i odpowiednio ich użyć. Dobra, na razie mamy tu chyba coś za dużo. To ciebie wyrzucimy. Spójrzmy, co jeszcze mamy. Udaleryk. Dobra. No i to by było na tyle. Na razie w ten sposób polecimy. Ten trzaskający mróz też wyrzucę, bo... Dobra, próbujmy, moi drodzy. Czy nam tu wszystko pasuje, czy nam nie pasuje? To weźmy stąd. Dobra, pasuje nam. Dzięki za szpiega. Przyda się. Masz z powrotem. No dobra, zaczynamy od Guntera. Dobra, tu mamy tylko z tym znakiem berserka, to tylko jedną postać, więc za dużo nie ma co kombinować. Ja jestem po prostu ciekaw, jak to działa, dlatego weźmiemy tą jedną i uruchomimy sobie. Aha, z dwójki na 8 skoczył. No. Zacnie, powiem. Dać spokój, czy zaatakować? Dobra, dajmy spokój, spasujmy teraz. Przeciwnik niech wygra i teraz rzucimy wszystkie swoje siły. Czy nie wiem, na ile dobry ruch zrobiliśmy, ale... Dobra, my zrobimy coś podobnego. Przeciwnik spasował. Ciekawe. No skoro tak...
to my jedną kartę bierzemy i też pasujemy. No to działajmy. Zobaczymy, co przeciwnik dla nas przygotował. Oj, nieładnie, nieładnie. Złote karty też se zostawił na koniec, pieprznięty, no. Co? Uda mu się coś? Nie, wygrałem. No i dobrze. No i dobrze, pięknie, podoba mi się. To co mi dasz za jakiś ten? Młody berserker. Pokażcie mi tego młodego berserkera. A, czy to jest to samo, co już mamy? Dobra, ale to się może przydać. Trudno. Czasami życie musi boleć. No to moi drodzy. Mówię, specjalnie będę robił dłuższe odcinki, bo chciałbym to, że tak powiem, odpowiednio ugryźć. A co tu jest? Żmija i Robin, winiarnia, aha. Dzień dobry. Po tej stronie Jarugi! Witam, witam i zapraszam. Toussaint ma najlepsze wino na świecie, a ja najlepsze wino w Toussaint. Dobra, pokaż mi najpierw towary. Może się na coś skuszę. Nie, jednak nie ma nic, co by nas interesowało. No, ale gwinta, trzeba se pograć może czasem, nie? Może zagramy w gwinta. No dobra. Ten lekki drakar jeszcze musimy wziąć. No i to wszystko. Ty się przydasz, ty się przydasz, ty się możesz przydać. Czy wy się przydacie, to nie wiem. O, to się może przydać, ale bida jest ogólnie. Zoltan, o. I tu, i uczciwa zamiana. Ale nie mam karty z grzybami, to co mi po nich? Aj. Tam. Dobra, Gunter, idź. A właśnie, on ma inne te lekkie drakary w tym. Ja chyba nie mam, nie, bo to jest chyba moja jedyna karta z drakarem, więc... A nie? Też miałem. No jak fajnie. O, szpiega mi wrzucił. Ja mu nie wrzucę, bo nie mam. Trudno. Mój ruch, no nic, mój ruch to pasujemy, no nic innego nie wymyślimy.
Nie no, to już wszystko jest użyte, tylko to mi zostaje. Niestety. Nie, to przegramy. Na pewno. Ja już to widzę. O, jeszcze ten se dmucha wróg, to już w ogóle. On pewnie będzie miał kartę z grzybami, nie? Pod wpływem złych warunków atmosferycznych jednostki tracą tylko połowę. No właśnie, ale co mi po tym? Oho, tu użył grzybów. Ciekawe do czego. O ty dziadu. Wygrałem. Wygra. Ja pierdzielę. Ja już myślałem, że przegrana będzie. Olaf. Ją pojawił. Spójrzmy, co to za Olaf. Olaf. Biorę go do talii od razu. Nawet się nie zastanawiam. No dobra, następny proszę. Kurde, jakby to wszystko szło takim tempem, to może w dwóch odcinkach godzinnych się zmieścimy. Dobry. Zapraszam. Zioła świeżo zebrane, suszone, sproszkowane. Czego dusza zapragnie? Zobaczmy, co tam masz. Dobra, wy tu kart nie sprzedajecie. Więc w gwinta gracie. Ziółka ziółkami, ale zagrajmy w gwinta, co? No dobrze, tu mamy wrzucony. Olaf też jest. Chyba jest Olaf. Dobra, lecimy. Te karty mamy takie sobie, powiedziałbym. Ale to nic. Damy radę. Proszę, myśowór. A co on tu ma? Wywołuje transformację wszystkich kart w rzędzie, które posiadają tryb berserkera. O, dobry jest. Nie powie. Dobry jest, dobry. No i dobra, i to jest już czas, kiedy zaczynamy mieć przesrane. Ja myślę o tym, że spasować nie będzie wstydem. Skoro ja już spasowałem, to na jakiego czorta ty jeszcze tam pchasz kartę? Dziwny człowiek. Pięknie. Pięknie. I co my tu możemy wziąć sobie z powrotem? Może to.
Kurde. No jest szansa, że możemy to przegrać. Szesnaście musimy wrzucić. Ale lipa. Inaczej tego nie osiągnę. Gdzie? Więcej muszę. I tyle. 28. Uff. Cudowna zdolność Skellige. O, on też ją ma. Ale dobra, no. Mamy po tyle samo. Co, i teraz moja kolej? No to masz. No i tyle. A on co ma? Będzie miał coś lepszego pewnie. Nie, to samo. Runda zakończyła się remisem. Aha, musimy zagrać jeszcze raz. Ja pierdzielę, no. A miało być tak pięknie. Zoltan Won. Tutaj, co my mamy od początku? Proszę mi pokazać. Ups. Ale dupa. No nic. Trudno, tak się żyje. Miało być pięknie, wyszło jak zawsze. Wymyślił. Kurde, niedobrze. Dobra, lecimy. Dobra, i tu już nie ma co kombinować, pasujemy. Niech się cieszy. O, ty bladziu. Ale nieładnie. W ogóle co to jest? Cerys, tak? Cerys. Przywołuje wszystkie tarczowniczki stali w ręku. Ale jaja. I to ja już mam przesrane jak Pinokio w Krainie Termitów. Serio. Przeciwnik spasował, a my nawet nie dosięgniemy. Nawet nie ma szans. Dzięki tej karcie to już zrobili tak, że nie ma nawet szansy dosięgnąć. Skrótami chadzasz? Uważaj, żeby ziół nie podeptać. Pierdziele, coś się spieprzyło i nie mogłem nic zrobić. Dobra, moi drodzy, ostatnia próba. Ostatnia próba i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, ty zostajesz, co zostajesz. Czyli karty mamy do życi.
O ja pierdziel. Dziękuję. Nie piję. Nalej dwa. Dobra, pasujemy. Nie ma co. No, z tą babeczką nie będzie łatwo tak wygrać, cholera. Na to wygląda. Przeciwnik spasował. Miał 12. Mamy tak, 5 i... Dobra, dajmy te 6 i tyle. Szału nie ma. Dobra, przewagę niby mamy, ale to jest takie... Taka, powiedziałbym, złudna przewaga. Jak ona mi zaraz wyskoczy z jakąś Cerys albo coś w tym stylu, to mamy przesrane, nie? A wcale bym się nie zdziwił, gdyby właśnie tak było. No i chyba będziemy mieli przesrane. Tak, mamy przesrane. Jeszcze coś wystawisz? Nie. Przeciwnik wygrał, dziękujemy. No nic. Trzeba będzie się jeszcze z panią zielarką pobawić. Uważaj, żeby ziół nie podeptać. Także, moi drodzy, w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie. I zapraszam na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie. I dziękuję z tego miejsca również wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! Uważaj, żeby ziół nie podeptać.